Pani doktor, prowadziła Pani panel poświęcony ciągłości dostaw. Jakie są podstawowe wnioski z tego panelu? Mój panel generalnie dotyczył systemów transportowych i przede wszystkim wszyscy paneliści zgodzili się z tezą, że jakiekolwiek załamanie ciągłości łańcucha dostaw to są gigantyczne koszty, właściwie każdego dnia naliczane, i z drugiej strony konsekwencje dla gospodarki i konsekwencje dla społeczeństwa. Drugi wniosek z tej dyskusji był taki, że konieczne są inwestycje. Inwestycje na bardzo wielu pułapach dotyczące i systemu transportowego, i jego infrastruktury jako takiej, ale także różnego rodzaju terminali dla surowców. Załamanie ciągłości dostaw to jest jeden z takich warunków chyba wojny hybrydowej. Czy można powiedzieć, że wokół nas, nie wiem, wokół Polski albo nawet w Polsce mamy jakieś elementy wojny hybrydowej? Zdecydowanie wojna hybrydowa czy działania hybrydowe to jest już w tej chwili nasza codzienność. Przez wiele lat pojęcie wojny hybrydowej to była taka wydmuszka. Bardzo często się go używało na konferencjach, no bo ileż to można mówić o terroryzmie i o globalizacji, wchodziła tematyka wojny hybrydowej. Niestety w tej chwili to już są nasze realia. Wojna hybrydowa to jest wojna bez czołgów, ale wojna równie trudna, wyniszczająca i groźna dla społeczeństwa. Wojna hybrydowa to jest połączenie działań konwencjonalnych, niekonwencjonalnych, militarnych, niemilitarnych przez aktorów państwowych bądź niepaństwowych, w celu realizacji jakichś celów politycznych. Takim celem politycznym może być osłabienie państwa przez na przykład osłabienie gospodarki, przez różnego rodzaju działania, które mają prowadzić do strat ekonomicznych, do tego, żeby ludzie się na co dzień bali, żeby nie mieli zaufania do siebie, do swoich władz, do siebie nawzajem. To powoduje, że takie społeczeństwo się boi, żyje w chaosie, funkcjonuje gorzej, jest bardzo podatne na wszelkiego rodzaju chociażby tezy populistyczne. Z drugiej strony działania hybrydowe mają też doprowadzić do zachwiania pozycji międzynarodowej, do tego, żeby państwo przestało być postrzegane jako dobry sojusznik. W tym celu prowadzi się różne typy działań. To mogą być z jednej strony kampanie dezinformacyjne, czyli sączenie jadu zarówno dla społeczeństwa, jak i także dla opinii międzynarodowej, ale to mogą być także działania skierowane bezpośrednio w infrastrukturę krytyczną, na przykład cyberataki, na przykład sabotaże, na przykład wszelkie działania służące monopolizacji dostaw jakiegoś produktu. Niesamowicie niebezpieczne. I w momencie, kiedy mówimy o ciągłości dostaw, czy o łańcuchu ciągłości dostaw, właśnie chodzi o to niebezpieczeństwo chociażby akcji sabotażowych, jakiegoś cyberataku, wszystkiego, co może ten łańcuch dostaw przerwać i doprowadzić do tych właśnie konsekwencji. To są właśnie działania hybrydowe. Pamiętajmy, że zanim na Ukrainę wjechały czołgi, przez wiele lat prowadzono cyberataki, przez wiele lat atakowana była infrastruktura energetyczna tego kraju. O tym warto pamiętać. Czy my jesteśmy dobrze zabezpieczeni, my w Polsce, przed wojną hybrydową, przed jakimś atakiem hybrydowym? Atak hybrydowy, czy generalnie działanie hybrydowe, to nie jest coś, przed czym się można zabezpieczyć. Można pracować nad tym, żeby budować odporność i myślę, że to jest przede wszystkim celem działań prowadzonych obecnie. Czyli jeśli by się taki atak wydarzył, takie ataki się zdarzają codziennie. Czyli można tylko objawowo, tak jak mówiąc po lekarsku, leczyć go objawowo, a nie przyczynowo. Przede wszystkim należy podnosić świadomość. Bardzo często, kiedy mówimy o działaniach zbrojnych, czy w ogóle o wojnie, to mamy na myśli jednak ostrzały, mamy na myśli bombardowania. Zapominamy, że gospodarka także jest przedmiotem takich działań. Pamiętajmy, że jedne z pierwszych czynności, jakie zostały dokonane po inwazji na Ukrainie, to były ataki na infrastrukturę krytyczną, przede wszystkim na system wodociągowy i energetyczny. My, myśląc o wojnie, myślimy przede wszystkim o bezpieczeństwie granic, a nie zawsze myślimy o bezpieczeństwie gospodarki czy właśnie infrastruktury krytycznej. Stąd też takie dokumenty jak standardy bezpieczeństwa, które są zawarte w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej, to jest właśnie odpowiedź na Pana pytanie. To jest ten sposób, w jaki my próbujemy budować odporność infrastruktury krytycznej na różnego rodzaju zagrożenia, także zagrożenia hybrydowe. Dziękuję bardzo, Pani doktor. Dziękuję bardzo.